Radio Wnet, www.wnet.fm. Łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest pani Irena Lasota. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Nie o pogodę w Waszyngtonie będę pytał, a o przesłuchanie przyszłej ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Stanęła przed komisją senacką. Czy zna pani treść tego przesłuchania? Tak, ale muszę powiedzieć, że nie znalazłam go po angielsku. Po angielsku znalazłam tylko jej wstępne oświadczenie. Natomiast nie było komentarzy na ten temat w Stanach, natomiast rzeczywiście znalazłam i tłumaczenie, i reakcję z Polski. Coś panią, wiem, co powiedziała. Coś panią uderzyło? Jakiś fragment, który panią zaskoczył? No więc właśnie to jest problem, że mnie nic nie zaskoczyło, ponieważ już widziałam, że pani Georgette Mosbacher nie ma pojęcia o polityce zagranicznej. Jej wystąpienie, to pierwsze z jakiejś półtorej stronicy, było wyraźnie przygotowane przez kogoś, kto wiedział, że ona ma pewne ograniczenia, więc cytował jakieś rzeczy, które są no, ogólnie znane, to znaczy, że prezydent Trump powiedział to, że Polska jest świetnym sojusznikiem w NATO, ale też dołączone było zdanie o tym, że demokracja w Polsce jest, nie wiem, zagrożona czy coś takiego. No i kiedy zaczęło się przesłuchanie, się okazało, że właściwie nie ma ona nic do powiedzenia poza tym, co pewnie usłyszała w briefingu, czy może przeczytała w briefingu. Czyli mówiła o ustawie w sprawie IPN-u, którą po prostu, no, musiała mieć jakiś skrót myślowy i to nie najlepszy, bo powiedziała, że dało to początek nowej fali antysemityzmu w Europie. No to już trzeba naprawdę być zupełnie nieświadomym tego, ani co się mówi, ani co się czyta. No i na pytania właśnie, jak będzie broniła tej demokracji w Polsce, powiedziała, że będzie jej broniła ze wszystkich sił i tak dalej. No było to, dlatego mówię, że mnie to nie zdziwiło, ponieważ jest to kolejny przypadek ambasadora mianowanego, można powiedzieć przez prezydenta Trumpa, ale też przedtem bywali ambasadorzy mianowani głównie ze względu na ich funkcję w zbieraniu pieniędzy na kampanię. Pani Mosbacher nigdy nie miała nic wspólnego z polityką zagraniczną, jak mówiłam, natomiast sporo miała do czynienia z pieniędzmi. Jest też w Radzie Nadzorczej, czy była w Radzie Nadzorczej Atlantic Council, która no, jest takie, powiedziałabym, no, jak w stosunku do Polski ma taki banalny stosunek przedrukowywany zwykle z New York Timesa czy z Washington Post, ale trzeba powiedzieć, że o pani Mosbacher nie było dzisiaj słychać, natomiast było sporo słychać na temat obecnego już ambasadora Stanów Zjednoczonych w Niemczech, który z kolei jest politykiem i który powiedział w wywiadzie dla Breitbarta, że on będzie w Europie popierał ruchy alternatywne wobec rządów, że czas już konserwatyzm popierać społeczny. No i na to Niemcy zachowali się tak, jak trzeba. Powiedzieli, że po prostu wielu Niemców, polityków, powiedział, że trzeba go odwołać. No to jest tak, jakby niemiecki ambasador przyjechał do Waszyngtonu i mówił, że on tu przyjechał, żeby popierać partię demokratyczną, czy też republikańską. Mam nadzieję, że reakcja Polski, władz polskich będzie jednoznaczna. To znaczy, że Polska ma tradycję bardzo niektórych dobrych ambasadorów w Polsce, na przykład Daniela Frida, który zaczynał jako urzędnik niższego stopnia w Departamencie Stanu. Go poznałam moim zdaniem w końcu lat 70., kiedy zajmował się Polską. No i w tej chwili jest jednym z najbardziej szanowanych polityków w Waszyngtonie, a w międzyczasie był też ambasadorem w Polsce. Więc mianowanie pani Mosbacher jest lekceważeniem Polski i lekceważeniem spraw międzynarodowych. I to, że w ogóle ja bym się właśnie nie przejmowała specjalnie tym, co powiedziała pani Mosbacher, bo bym zakładała, że należy po prostu napisać ostrą notę, że wolimy, żeby to był ktoś w tradycji innych ambasadorów, ale dzisiaj na przykład Departament Stanu skompromitował się kolejną rzeczą właśnie w związku ze słowami ambasadora USA w Niemczech, Richarda Grenella. Pytano dzisiaj na konferencji w Departamencie Stanu rzeczniczkę, co
co Departament Stanu uważa na temat jego słów, no to ona odpowiedziała coś zupełnie, to było szokujące, mianowicie powiedziała, że Stany Zjednoczone i Niemcy mają bardzo długą tradycję przyjaźni i na przykład dzisiaj obchodzimy rocznicę desantu wojsk amerykańskich w Normandii. No więc wskazuje na to, że rzeczniczka Departamentu Stanu nawet nie wie, że desant w Normandii w 1944 roku, 6 czerwca, był wojną z Niemcami. No ale to już nikogo nie dziwi i po prostu ten brak zrozumienia, znajomości, wyczulenia na cudze poglądy czy inne kraje, no jeszcze też doprowadził do tego, że no dzisiaj, bo znaczy to po prostu jest taka ilość satyrycznych rzeczy, mianowicie po wprowadzeniu nowych taryf na między innymi na stal, które prezydent Trump uzasadniał tym, że są to z powodów strategicznych, to rozumiane. Premier Kanady, Trudeau, miał rozmowę wczoraj z prezydentem Trumpem, którą dzisiaj ujawniły gazety kanadyjskie, w której Trudeau próbował Trumpowi wytłumaczyć, że Ameryka i Kanada to są najstarsi na świecie sojusznicy posiadającą tą samą granicę. Na to Trump miał mu odpowiedzieć, ha, 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 przecież wyście nam spalili Biały Dom. No i odkryto, że rzeczywiście w 1812 roku podpalony był, wiadomo, spalony Biały Dom, ale przez Anglików, a nie przez Kanadyjczyków. No ale dlatego ja mówię, że słowa pani Georgette Mosbacher są obraźliwe, są nie do obrony, jak ktoś powiedział, ale są, na to należy reagować z pozycji godności i siły, a nie, że przyjmiemy ją, bo nauczymy ją, czym jest Polska. To były słowa pana ministra Szczerskiego w telewizji publicznej, jeśli się nie mylę. A jak pani zdaniem powinna polska dyplomacja zareagować? Co w takiej sytuacji robi taka prawdziwa i porządna dyplomacja? Pisze list do sekretarza stanu, że, czy do prezydenta, no raczej do prezydenta w tym przypadku, że mamy wątpliwości co do właściwej kandydatury pani Mosbacher, że stosunki polsko-amerykańskie zawsze były doskonałe i są doskonałe i że jej słowa już wprowadziły atmosferę, której niewykluczone, że nie będzie w Polsce dobrym ambasadorem prezydenta Trumpa. O. I wtedy... I moim zdaniem świat się od tego nie zawali. Polska naprawdę jest bardzo ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście czytając polską prasę można nie mieć co do tego największego wrażenia, ale Stany Zjednoczone właściwie nie mają tak dużo sojuszników w Europie i Polska jest jednym z tych silnych sojuszników. I dlatego powtarzam raz jeszcze, że lepiej, żeby Polska trzymała się bliżej państw bałtyckich, zwłaszcza Estonii, którą odwiedzał wczoraj, czy przedwczoraj premier Morawiecki, niż Węgier, które mają no taki stosunek, powiedziałbym, dwuznaczny, jeśli chodzi o NATO, rozbijanie Europy jako takiej i prorosyjskość. Ale z kolei są pewnym sojusznikiem w dyskusji na temat Komisji Europejskiej, a poza tym Polska i Węgry razem siedzą w jednej ławce, który z punktu widzenia urzędników europejskich można nazwać ośla ławka. No ale Polska niesłusznie dała się posadzić do oślej ławki. Polska ma dużo prawdziwych sojuszników i moim zdaniem kraje bałtyckie są najbliżej Polski, jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o poglądy, tam też są partie konserwatywne, jeżeli w ogóle można mówić, że PiS jest partią konserwatywną i nie wierzę w to, znając zresztą dobrze i Węgry i muszę powiedzieć, pochwalić się, co rzadko robię, będąc pierwszą organizacją, która kiedykolwiek pomogła po raz pierwszy młodemu Wiktorowi Orbanowi w 1988 roku. Myśmy mu dali pierwszy grant Fideszowi i muszę powiedzieć, że nie wierzę w to, patrząc na jego zachowania przez ostatnie 15 lat, że jest on sojusznikiem, na którego Polska może liczyć. On przydaje się w pewnych rzeczach, ale kraje bałtyckie są
większymi sojusznikami. Dzisiaj nie mówiąc o tym, że na pewno powiedziałbym, że w różnych sprawach również inne kraje europejskie, takie jak Wielka Brytania. To są niepopularne w Polsce poglądy. Trójkąt czy czworokąt, Grupa Wyszehradzka i Węgry są uznawane, a szczególnie Węgry są uznawane za największego i najtrwalszego sojusznika Rzeczpospolitej. No jeżeli gospodarczego, to powiedziałabym proszę bardzo, ale politycznego z tym, co się dzieje w polityce w Czechach, na Słowacji, nie mówiąc też na Węgrzech, znaczy właśnie przypisywanie Polsce, że Polska jest taka jak Węgry, a o Węgrzech bardzo dużo wiadomo, jest po prostu krzywdzące dla Polski. Nie mówiąc o tym, że właśnie na przykład w sprawach ekonomicznych Polska w tej chwili ma bardzo duże wyjście na Zachód. Dwa dni temu, nie wiem czy ktokolwiek w ogóle zauważył, był olbrzymi artykuł w Financial Times, który jest dużo w tej chwili ważniejszy niż Wall Street Journal, w którym właśnie opisywano, jak po nauczeniu się handlu, biznesu i po tym, kiedy w Polsce zmieniły się przepisy, od kilku lat Polska inwestuje, rusza na rynki brytyjskie, niemieckie i tak dalej. Polska jest wielkim krajem, czego mi się wydaje nie widać po zachowaniu polityków. Wróćmy do sprawy pani ambasador. A co, jeśli taki list skierowany do Donalda Trumpa, oficjalny list z polskiego MSZ-u, czy z kancelarii prezydenta, czy od samego prezydenta Andrzeja Dudy okazałby się nieskuteczny? Nie, ja myślę, że przede wszystkim tu chodzi o list, który nie byłby nagłośniony. To znaczy, zaczęłabym od noty dyplomatycznej, która niekoniecznie musiałaby być ujawniona, dlatego że prezydent Trump, jak wiemy, bardzo źle reaguje na takie rzeczy. Natomiast są możliwości przekazywania pewnych informacji i pewnych naszych życzeń. Co by się stało, gdyby prezydent Trump tam się uparł i wtedy moim zdaniem zostaje jeszcze inna rzecz, ale też nie wiem, czy to jest do zrobienia, ale ja uważam, że byłoby do zrobienia, mianowicie ruszyć do kilku senatorów, którzy są w tej komisji i ich przekonać, że być może nie należy wysyłać pani Mosbacher do Polski i prawdopodobnie wtedy można by to załatwić też nie w ten sposób, że głosują przeciwko niej, no bo to jednak jest bardzo, znaczy większość moja republikanie, ale ona by się jakoś wycofała i dostała inną pozycję. Pamiętajmy, że to jest pani, no ja mogę sobie na to pozwolić w starszym wieku, ponieważ ona jest jednak o 2 lata ode mnie młodsza i że niekoniecznie musi mieć kolejne pióro w swoim pióropuszu pod tytułem ambasador w Polsce. To jest bardzo trudnym zadaniem. A ile pani Mosbacher ma piór w kapeluszu? Ambasadorskich żadnych. Miała 3 mężów, jednego bogatszego od drugiego. Wszyscy byli w firmie, w firmach kosmetycznych, bo ona też założyła firmę kosmetyczną. I rzeczywiście, jak ona mówi, ona jest przykładem amerykańskiej success story. Zaczęła od jednej z pierwszą osobą w swojej rodzinie, która skończyła college. Ale znaczy, miała takie pióra w postaci, że była członkiem Rady Finansowej Partii Republikańskiej, że była współchairmanem, współprezydentem kampanii Johna McCaina, co akurat ja bym bardzo sobie chwaliła, ale potem ona przeszła do kogoś innego, już nie pamiętam do kogoś, na pewno nie tak wartego jak John McCain. Myślę, że po to jest dyplomacja w odróżnieniu od prasy, żeby właśnie na linii dyplomatycznej, uważam, że dyplomacja, tak jak się kiedyś mówiło w XIX wieku, w połowie XX wieku, po cichu najpierw załatwić i po prostu postawić to jako sprawę pryncypialną, a może nawet wciągnąć kilku byłych ambasadorów USA w Polsce. Myślę, że Dan Fried mógłby być osobą, która po cichu mogłaby też powiedzieć i zebrać innych ambasadorów, żeby powiedzieć, że Polska zasługuje na troszkę coś lepszego. Skoro rozmawiamy o ambasadorach, to jak sprawuje się polski ambasador w Waszyngtonie? No,
tego, co ja widzę, bardzo dobrze. Na pewno lepiej niż kilku jego poprzedników. Myślę, że częściowo to, czym on się zajmuje, jest tym, co, czym chciałby się zajmować MSZ i władze w Polsce. Ja bym bardzo rozszerzyła zakres tego, czym Polska powinna się zajmować, to znaczy nie tylko sprawą swojego dobrego imienia, ale na przykład informacją w języku angielskim o tym, co się dzieje w Polsce. Akurat pisałam wczoraj felieton, w którym zauważyłam, znaczy pisałam, że zauważyłam ku swojemu wielkiemu zdumieniu, że w Wikipedii po angielsku redagują ludzie, którzy mają jakieś specjalne cele, na pewno nieżyczliwe Polsce. No proszę sobie wyobrazić, że trzy dni po skandalu na miarę Polski, że jakoby poseł Pięta miał kochankę i ją rzucił i cokolwiek, pojawia się ta informacja na angielskiej stronie Wikipedii jako coś sensacyjnego. No więc proszę sobie potem zajrzałam do innych jeszcze nazwisk i widać, że nikt z MSZ-u ani znikąd nie kontroluje, co piszą po angielsku strony choćby Wikipedii. Więc ja bym się tym zajmowała. To nie jest może sprawa dla ambasadora, ale na pewno dla różnych, nie wiem, fundacji dobrego imienia, dla MSZ-u na pewno. To jest po prostu w jakimś sensie niezrozumienie tego, że dzisiaj ludzie, którzy będą mieli zdanie na temat Polski, potrzebują krótkich informacji po angielsku i że Polska powinna kierować tym, prawda, wprowadzać język i te pojęcia i walczyć nie tylko ze słowem polskie obozy zagłady, ale zachwianie się polskiej demokracji, terror w sądownictwie. To są w tej chwili moim zdaniem dużo bardziej ważne problemy, a w każdym razie na pewno w których jest cisza i w których jest dużo za mało debaty na ten temat. No i tym... No na przykład, ja rozumiem, że to są sprawy, które wyskakują w ostatniej chwili, ale w czasie swojego ostatniego pobytu w Ameryce prezydent Duda zachowywał się, znaczy pojechał do New Jersey, gdzie jest pomnik katyński, okej, jest skandal wokół tego, potem był w Chicago, ale nie było żadnego stwierdzenia, czy żadnego ważnego komunikatu na temat tego, co się dzieje w Polsce. Na pewno należą mu się duże brawa, że w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u miał bardzo dobre wystąpienie w sprawie Rosji, Krymu, Ukrainy i zagrożenia rosyjskiego. To było świetne. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrowienia z Warszawy lecą prosto do Waszyngtonu, a z Waszyngtonu mówiła pani Irena Lasota. Radio Wnet, www.wnet.fm.